A tutaj widzicie, o, ten kolor, nie wiem, czy rozróżniacie na zdjęciu, na kamerce, czy widać tę różnicę, bo tu jest taki ciemny, tu gdzie jest ta wyspa, ciemniejszy. Tu jest chyba, nie? Aha, o, tu jest różnica, no taki placek. I tutaj Andrzej tak pociągnął, o. Tu jest. No to trochę jaśniejszy jest ten nasz kolor. No i taki mniej brudny. Tak, ja nie lubię takich tych siwych kolorów. Mogłoby zrobić tak, że właśnie tutaj ten podobny kolor, na przykład nie da się dać ciemniejszy. A, no tak, myślałam też. Myślałam o tej ścianie ciemniejszej. No, taki wiesz, nie dużo ciemniejszy, tak, ale tak ciemniejszy. Śliczny jest naprawdę. Ale powiem wam, że nie, że ja się dobrze czuję w takich jasnych kolorach. Kusi mnie zmienić coś, kusi mnie gdzieś tam coś jeszcze wprowadzić, ale na początku planowałam, tło ma być takie delikatne, kremowe, a dodatki mają być bardziej żywe, mają dodawać życia, energii tutaj do tego pokoju. Akcentem będzie obraz, otoman lub jakiś piękny wazon, taki właśnie w kolorze turkusu, kwiaty kolorowe. Teraz zobaczymy sobie Armadillo Sounds. To nie to. No to nie jest to. A wiesz, co? Ej, a może to jest niedźwiedź? Bo tu są! Dzika świnia po angielsku, weź i zobacz, bo naprawdę dla mnie to jest dzika świnia. Dla mnie jako pierwsza podejrzana, to jest dzika świnia. Najpierw była żaba, teraz już wykluczam. To nie jest to. A to jest cały czas takie... Taki, nie wiem, co to jest. Co? Znalazłam pierd tego słonia. Zaraz zobaczymy. Może tutaj mamy słonia? No dobra, kiedy to jest pierd? Jakie słodkie! Co tu jest normalnie? To tutaj co, są one. To są one na Florydzie. Ja może właśnie to widziałam. A, to. O, weźmy i takiego miejmy. Jaki ładny. A jaki język ma długi? A co to jest? To jest... A może to to? Może no, to różne są te zwierzęta. Kinkodziu. Ja nie wiem, jak to się mówi. No słuchaj. Jak małpka. Moglibyśmy go przygarnąć, jakby był naszym sąsiadem. No to jest taka małpeczka, zobacz. O no, na Florydzie tak, to jest niemożliwe. Przysięgam ci, są tutaj. Wow. To są kojoty, wilki, wszystko. No właśnie, nie, nie myślałam, że na Florydzie ja też będzie. Koje będzie? Mhm. Albo te pantery czarne. No, niedźwiedzie. Dam wam znać, jak znajdę to, o ile znajdę. Do zobaczenia, kochani. Mój mąż przyjeżdża, ja odjeżdżam do pracy. Do zobaczenia, hej! Zobaczcie, jak szybko się zmieniła pogoda. I just wanna find my way. Gotta get a breath before I drown. You've torn my world apart. I'm left with only scars. This piece is on my heart. By the remnants of this love. Cześć kochani, ja już jestem po pracy, już jestem u siebie w domku. Deszczyk popadał, podlał mi trawkę, z czego się bardzo cieszę, chociaż nie mogę tego nazwać na razie trawką. Ale powiem wam, że już jest coraz ładniej, bo... tylko zobaczcie, co ja mam w trawie. Ja mam więcej chwastów niż trawy. Widzicie? Na razie to nie jest trawa. Ale to będzie trawa w przyszłości. Szkoła się zaczyna u nas za tydzień, a my jesteśmy niewyrobione, więc tutaj troszkę trzeba działać. Oliwka musi mieć odpowiednie spodnie, odpowiednie kolory spodni. Ona ma odpowiedni mundurek do szkoły. O, jaka słodka. No. Nie jestem. Chcesz na Instagrama? Tak, gdzie jest zdjęcie zrobić. Patrz, druga tam jest z tyłu schowana. Gdzie? Tylko, że jasna. I się patrzy na nas. No.
Aha, faktycznie. No wiadomo, zawsze jest tak. Znaczy, przynajmniej ja tak zawsze miałam, że z pewnej strony byłam smutna, że się szkoła zaczyna i wakacje się kończą, ale z drugiej strony jestem szczęśliwa, bo spotkam się z tymi wszystkimi osobami. Także zawsze tak miałam, że byłam właśnie zadowolona, bo się spotkam z moimi znajomymi. Nie miałam takiego czegoś, że nie lubiłam swoich klas, zawsze się dogadywałam z wszystkimi. Znaczy, no nie z wszystkimi, ale no z większością osób w moich klasach. I jeszcze właśnie może to też mnie pocieszy, że pojedziemy do Polski, także tak jakby te wakacje mi się przedłużą troszeczkę, więc z pewnej strony dobrze, że nie pojechałam na wakacje, bo będę mogła się wyrwać, tak wiecie, ze szkoły. Jesteśmy w Targecie i lecimy na shopping. Zobaczcie, dudziaki. To są spodenki Oliwki i wzięła sobie numer 0. I tak, tylko taki kolor może mieć spodni. Jeszcze granatowe. I granatowe, tak. I mogą być i krótkie, i długie. Muszą być za linię palcy. Czyli tutaj, jak ma palec, to muszą być troszeczkę niżej. To widzieliście, jak chodziłam do szkoły. Tak. Nie mogłyby być, zobaczcie, te już są za krótkie. Niewskazane. Nope. O, fajna! Co? Ekstra! Co? Nie, odłóż to. No, dzień dobry, od razu widzicie. Na wstępie. Granatowe, zobaczcie, i te są już długie. No są rozmiary twoje. Proszę bardzo. Będzie dobre. Nie, no zobacz, jakie to jest szerokie. Ja nie mam takich szerokich nóg. No ja wiem, ale to przymierzysz, zobaczysz. Ale nie, ja będę miała obcisłe. Ja nie będę chodziła w takich jakichś bokserach. O Jezu, jakie to ładne jest. No, przez... Jakie ładne to takie, co żeby miała tutaj. Czekaj. Ładnie. I biała bluzeczka do tego. Nie no, żartuję. Bo to jest taki styl fajny. Co ty, mama? Oliwka znalazła szampon i zwróciła uwagę na coś ważnego. L'Oreal Garnier testują na zwierzętach, tak? Wszystkie, no wszystkie te znane firmy. Daw nawet. Nawet Daw. Bo i ty masz wszystko keratynowe. O, i tu będziesz miała właściwości prostujące. Widzisz, masz szampon, smoothing, conditioner, gładki, tak. Gładkie włosy. Ja sobie wzięłam repair szampon, czyli taki naprawczy, a tutaj mam odżywczy conditioner z coconut oil i argan oil. Wzięłam sobie keratynę taką. Na kolorową. Lemongrass. Tutaj masz każdy dom z Harry'ego Pottera. Tutaj masz taką sobą i masz waiting for... On my letter from Hogwarts. I tutaj masz z główką Harry'ego Pottera. Pomóż mi, która są najładniejsze? No to te bym wzięła, tylko że tu masz więcej, tak? No, to te. Ostatnie zostały. Mamy 10 minut do końca zamknięcia sklepu. Jestem dziwna. To prawda. Jesteś dziwna. Pożegnamy się? Żegnajcie, kochani. Trzymajcie Mamy się. Mamy baterię słabą. Mamy bardzo baterię słabą. Do zobaczenia. Dudziaki. Nagrywamy teraz telefonem, tak, bo nam kamerka padła. Ale tutaj jest... słuchajcie, taki ładny. To jest taki przerażający. Słuchajcie, tu są normalnie całe jest niebo w chmurach. Hey Siri, what's the weather? Okay, the temperature today will range between 75 degrees and 93 degrees. Siri mi mówi, że będzie tylko, słuchajcie, nie nic poważnego, tylko ten, wiecie? Zachmurzenie. Zachmurzenie z lekkimi rozjaśnieniami. Tak mi mówi Siri. Widzieliście? Widzieliście to? Ciekawe. Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Normalnie ja to nie wiem, co ja zrobię. Jak wiem, że jak będzie jakieś tornado, to ja wsiądę do samochodu i pojadę do schronu po prostu. Jest u nas schron w Nordportu. Jest? No. Jestem pogodynką, więc zresztą, słuchaj, mamo, ja to czuję w kościach, jak tu będzie grzmociło w nocy. Przysięgam się. Jezus Maria, nie. A nie, to już wiem, gdzie jestem, także spokojnie możesz jeszcze nagrywać. Bo ja wiem, where I am. Bo ja wiem, where I am. Pasuje, rymuje się. Mama, jakie tu najnormalnie... Taka sytuacja trudna, mam jakieś rymowanie.